Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu nagrałem film poświęcony afirmacjom, był to krótki insight. I do tego filmu napisaliście całą masę komentarzy. I pomyślałem, że wezmę jeden komentarz, który dotyczy właśnie tych afirmacji. Jest to komentarz od Konrada. Konrad zadał trzy bardzo fajne pytania. No i pomyślałem, że wezmę jego komentarz, no i przedstawię te pytania w Q&A i na nie odpowiem. Pomyślałem również, że podzielę się z Wami ekstra wartością, pokażę Wam, w jaki sposób ja afirmuję. Tylko nie przedstawię Wam tego z takiej perspektywy czysto technicznej, ale pokażę Wam, skąd możecie brać inspirację do afirmacji i dlaczego warto jest to robić. Oraz jak możecie to robić sami dla siebie. Zaczniemy od tego, że afirmacje to jest bardzo obszerny temat, ale w gruncie rzeczy samo afirmowanie jest bardzo proste, więc tutaj odsyłam Was do mojego poprzedniego nagrania, a ja biorę się za czytanie pytania i tak jak powiedziałem Wam wcześniej, będę szczegółowo odpowiadał, obrazując tutaj całą metodologię tego, jak używać afirmacji i skąd możecie brać inspirację. Także zachęcam Was z całego serca do obejrzenia tego nagrania. Nie zapomnijcie dać łapy w górę i napisania komentarza na końcu nagrania. Czytamy. O, czekałem tydzień na tę produkcję. Dzięki za kolejną cegiełkę samorozwoju. Na koniec pojawiło się parę pytań, które dużo mi by rozjaśniły. Pytanie pierwsze. Jak wiele rzeczy można programować na raz? Czy jest jakiś limit? Pytanie drugie. Czy po pewnym czasie może dojść do takiego momentu, gdzie ten program będzie na tyle silny, że nie będzie konieczności podtrzymywania go? Oraz pytanie trzecie. Czy możesz podać przykład, jak wygląda Twoja afirmacja? Całe to nagranie będzie poświęcone odpowiedzi na te pytania i tak jak powiedziałem wcześniej, będę tutaj technicznie, może nie od takiej strony typowo funkcjonalnej, typowo narzędziowej, pokazywał Wam, jak tworzyć afirmację, ale od takiej strony tego, co Wy możecie zrobić, pokażę Wam, co takiego możecie osiągnąć afirmując. Zaczniemy od pierwszego pytania. Jak wiele rzeczy można programować na raz? Czy jest jakiś limit? Jeżeli chodzi o programowanie podświadomości, to ja popatrzyłbym na to z takiej perspektywy, że każdy z nas, nieważne czy tego chce, czy to się mu podoba, czy nie, jest cały czas ciągle programowany. Jesteśmy programowani przez czynniki zewnętrzne i jesteśmy programowani przez czynniki wewnętrzne. Bardzo często mówi się o określeniu konflikt wewnętrzny, bo jest to konflikt, jaki zachodzi w pojedynczej osobie, wewnątrz jej samej, ale bardzo rzadko zwraca się uwagę na to, że wszelakie konflikty na zewnątrz, które wydarzają się w relacjach z ludźmi, w społeczeństwie, konflikty zbrojne, wiecie, na tle społecznym, rasowym, politycznym, są uzewnętrznieniem naszych konfliktów wewnętrznych. I tak samo jest z afirmacjami oraz z programowaniem. Odkąd się urodziłeś, ciągle jesteś programowany. Na początku byłeś programowany przez rodziców, potem przez szkołę, przez swoich przyjaciół, bliskich, rodzinę. Potem zacząłeś oglądać telewizję, teraz mamy dostęp do internetu. Wszelaka wiedza, wszelaka informacja tworzy odzwierciedlenie rzeczywistości, którym się programujemy. W tej chwili, gdy oglądasz moje nagranie, programujesz się i nie da się tego uniknąć, jeżeli chcesz żyć w społeczeństwie. Mamy taką kolektywną zbiorowość, taką płaszczyznę rozwoju naszych myśli i to jest rozwój kognitywny, czyli konceptualny naszych umysłów i on cały czas się rozwija, cały czas wzrasta, czego wynikiem jest przykładowo to nagranie, czy nasz system edukacji. Kiedyś nie było edukacji, z tego powodu ludzie cierpiali, dzisiaj mamy edukację, jest troszeczkę lepiej, ale nadal dostrzegamy w niej braki, ponieważ ten rozwój ciągle trwa. My dążymy do jakichś ideałów, ale ciągle ten rozwój po prostu trwa. I teraz tak, powracając do pytania, jak wiele rzeczy możemy programować naraz?
No wydaje się, że po prostu nie ma ograniczeń. Jeżeli od samego początku byłeś programowany, potem wchodzisz w dorosłość, masz styczność z rozwojem osobistym i słyszysz takie przekonanie, że warto byłoby się przeprogramować, to znaczy zastąpić te przekonania z dzieciństwa jakimiś nowymi programami, no to wciąż siebie programujesz, tak? Po prostu podmieniasz to, co było, czymś nowym. Więc po prostu nie ma tutaj ograniczeń. Nie ma tutaj żadnych limitów. Nasz umysł raczej skupia się wokół własnego przetrwania i tak dobiera sobie oprogramowanie, żeby mu było dobrze. I ja z własnego doświadczenia zauważyłem, że najlepiej działają afirmacje, które są proste. Proste, pozytywne, krótkie. I zauważyłem też, że moje afirmacje są odzwierciedleniem mojej relacji z samym sobą, tego jak ja chcę żyć, jakie mam wartości. I zauważyłem, że gdy mam kilka afirmacji, które są banalnie proste, to one mogą zadziałać dużo skuteczniej niż cała masa przeróżnych afirmacji, które się w pewnym punkcie ze sobą kłócą. Więc moja taka ostateczna odpowiedź na to pytanie brzmi: użyj tyle afirmacji, ile potrzebujesz, aby mieć takie efekty, jakich oczekujesz. Tak po prostu. Chociaż najlepiej jest nie mieć tych oczekiwań, ale no raczej w życiu staramy się coś zrobić, żeby mieć jakieś efekty, więc po prostu oceń to sam. I spróbuj, przetestuj. Pytanie numer 2. Czy po pewnym czasie może dojść do takiego momentu, gdzie ten program będzie na tyle silny, że nie będzie konieczności podtrzymania go? Powiem ci, że i tak, i nie. To zależy. Generalnie ja zauważyłem, że najlepiej jest podejść do tematu afirmacji z taką dozą pokory i mieć świadomość tego, że będziesz afirmował przez całe swoje życie, więc raczej będziesz podtrzymywał swoje oprogramowanie przez całe swoje życie. Od czasu do czasu możesz coś zmienić, coś odmienić, ale to i tak nie ma takiego większego znaczenia, ponieważ w życiu najważniejsze będą były i zawsze będą emocje, nasze emocje, świadomość swoich emocji, zdolność do samodyscypliny i zdolność do utrzymywania stabilnego poziomu szczęścia, żyjąc tu i teraz. Bez względu na to, co w życiu posiadasz, co osiągasz, jakich masz tam znajomych. Oczywiście warto jest mieć fajnych znajomych, warto jest mieć tyle rzeczy, ile się posiada i być szczęśliwym w ogóle tak materialnie. Ale ten najgłębszy rozwój to jest ten duchowy i to jest ten rozwój, który daje nam największe szczęście. I on generalnie trwa cały czas. Zwróćcie uwagę, że przekonania społeczeństwa się zmieniają, że przekonania internetu się zmieniają, ludzie piszą coraz to inne, nowsze komentarze, książki się pojawiają coraz to nowsze. Wiecie, ten rozwój cały czas w nas trwa. I teraz takie pytanie, czy dojdzie do takiego momentu, że nie będzie trzeba ich podmieniać? Moim zdaniem nigdy nie będzie takiego momentu. Moim zdaniem najlepiej jest utrzymywać umysł wolny od jakiegokolwiek przywiązania, a afirmacje stosować jako taki dodatek do życia i ciągle przypominać sobie o tym, co jest dla nas tak naprawdę ważne. Bo my mamy taką tendencję, że my zapominamy. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie całą wiedzę, którą masz ze szkoły? Wątpię. Czy jesteś w stanie wyrecytować w tej chwili wszystkie obowiązki, jakie masz w swojej pracy? Też w to wątpię. Czy jesteś w stanie wyrecytować dokładnie wszystkie swoje cele? Wątpię w to. Dlatego stosujemy papier i dlatego zapisujemy rzeczy, bo nasz umysł jest ograniczony. Nasza percepcja jest ograniczona. Dziś kiedyś się dowiedziałem, że nasz umysł jest w stanie utrzymywać optymalnie, tak najlepiej, około 5 do 7 przekonań, afirmacji, wartości, zasad w swojej zawartości, tak? Czyli jesteśmy w stanie utrzymywać w naszej głowie 5 do 7 afirmacji, przekonań, wartości kluczowych, którymi się kierujemy w życiu. Jeżeli chcemy tam dorzucić więcej, to albo one się będą po jakimś czasie powtarzać, albo będą sobie zaprzeczać, albo będą wynikać
możliwia z takiego przekonania, że jesteś niewystarczająco dobry i będziesz ciągle próbował wpakowywać do swojej głowy kolejne przekonania, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że jednak jesteś już lepszy. To taka tendencja rozwojowców, która na dobrą sprawę też do czegoś jest potrzebna. Więc tutaj moim zdaniem nie. Będziesz powtarzał afirmacje przez całe swoje życie, będziesz przypominał sobie o tym, co jest ważne dla ciebie w twoim życiu przez całe życie. No i dlatego warto jest właśnie zapisywać te afirmacje na kartce, otaczać się ludźmi, którzy cię wspierają i zbudować takie otoczenie, które cię wspiera, jest ci z nim dobrze. I pytanie numer 3. Czy możesz podać przykład, jak wygląda twoja afirmacja? Moja afirmacja wygląda tak, że ja zacząłem afirmować generalnie, gdy zacząłem studiować NLP. I jedną z takich pierwszych książek o NLP, jaką przeczytałem, to była książka Ty myśl, napisana przez Mateusza Grzesiaka. I generalnie jest to książka, która nie jest stricte zatytułowana NLP, ale osoby, które znają NLP, gdy przeczytają tą książkę, doskonale zdadzą sobie sprawę z tego, że no jest to praktycznie taka uproszczona wersja programowania neurolingwistycznego. I moim zdaniem jest to bardzo wartościowa książka i warto jest ją przeczytać. I na samym końcu jest taki rozdział z ćwiczeniami, które podaje Mateusz Grzesiak, między innymi z subosobowościami, z emocjami. Naprawdę świetna książka, ma tu całą masę praktyki. I Mateusz podaje tutaj również pozytywne przekonania, które warto jest przemyśleć i które warto jest zaimplementować do swojego własnego życia. Ja wam przeczytam kilka tych przekonań, abyście mieli jakąś ramę odniesienia. Są tutaj przekonania związane z podejściem. Jest to na przykład: wszystko jest możliwe. Mam wakacje przez resztę życia. To ja decyduję, jak wpływa na mnie to, co mówią i myślą inni. Moje marzenia traktuję jak plany. Świetne przekonania. Są tutaj również przekonania dotyczące relacji. Na przykład: znaczeniem komunikacji jest reakcja przez nią wywołana, a nie intencje komunikującego. Jestem magnesem na wyjątkowe osoby i okoliczności. Są tutaj afirmacje związane ze zdrowiem. Wszystkie choroby są uleczalne. Moje zdrowie zależy od jakości mojego życia. Ból jest informacją. Są tu również afirmacje dotyczące umiejętności. Mogę nauczyć się absolutnie wszystkiego. Jestem twórcą. Nauka jest łatwa, szybka i przyjemna. Są tutaj afirmacje związane z pieniędzmi. Żyję tak, by być absolutnie niezależnym finansowo. Zarabiam, gdy śpię. Bardzo łatwo, szybko i przyjemnie zarabiam ogromną ilość pieniędzy. I tyle. Nie przeczytałem wam tutaj wszystkiego, bo jest ich dosyć sporo, ale chcę wam tutaj pokazać, że afirmacje najlepiej jest znaleźć dla siebie gdzieś w świecie zewnętrznym, ponieważ my się rodzimy jako takie czyste kartki i nie mamy żadnych afirmacji w sobie. Nasza natura bycia jest czystym, bezwarunkowym, pustym przejawem egzystencji. I trzeba troszeczkę poczytać, trzeba się troszeczkę dowiedzieć, porozmawiać z ludźmi, troszeczkę się zainspirować z zewnątrz, aby wiedzieć, które przekonania są wartościowe. I tutaj jeszcze chcę wam powiedzieć, że przekonania i afirmacje służą troszeczkę temu, aby się zawęzić i aby stworzyć siebie, aby stworzyć samego siebie w materii. Jest to mega super potrzebne do tego, żeby być skutecznym w życiu, aby podjąć jakąś decyzję i w jakiś sposób się zaangażować w życie, tak? Żeby mieć na czym się po prostu skupić, zawęzić i działać. I druga inspiracja do afirmacji, którą chciałem wam pokazać, to jest strona internetowa zenforest.wordpress.com. Jest tutaj cała masa inspiracyjnych tekstów, fragmentów tekstów, które autorka umieściła na stronę i
muszę Wam serdecznie polecić tą stronę, jest genialna. Jest genialna. Naprawdę warto jest prześledzić wszystkie posty autorki, bo ilość wiedzy i insightów, jakie możecie wyciągnąć z tej strony, naprawdę rozwali Wam głowę, mówiąc kolokwialnie. Jest tutaj post dotyczący czakramów. Jest to post z 2007 roku, czyli już 12 lat temu napisany, a nadal bardzo aktualny. I w poście tym są tematy do afirmacji i medytacji przy pracy z poszczególnymi czakramami. Ja Wam tutaj przeczytam kilka afirmacji, bo naprawdę warto jest się z tym zaznajomić. To bezpiecznie być tu i teraz. Istnieję tutaj i teraz. Ziemia wspiera mnie i spełnia moje potrzeby. Jestem zawsze spokojny i bosko bezpieczny. To są czakry. To są afirmacje dotyczące czakry korzenia. Teraz czakra Swadhisthana. Akceptuję moją seksualność. Uczę się poprzez zrozumienie moich emocji. Życie jest pełne przyjemności, na które w pełni zasługuję. Poruszam się z lekkością i przyjemnością. Czuję się zawsze wspaniale i swobodnie. Teraz czakra Manipura. Dostrzegam i akceptuję moją wewnętrzną siłę. Łatwo i bez wysiłku realizuję swoje cele. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tu również serce, gardło, trzecie oko i korona. I tą stronę i akurat ten artykuł ja Wam podlinkuję na dole w opisie filmu albo w komentarzu. Będziecie mogli sobie w wolnej chwili zobaczyć, kliknąć, spisać te afirmacje i będziecie mogli utworzyć swoją własną afirmację. I teraz tak. Ja Wam tutaj pokrótce powiem, jak ja afirmuję. Tak jak mnie teraz słyszycie, to dostrzegacie na pewno, że mam bardzo fajny, głęboki, uziemiony, charyzmatyczny i soczysty głos. Jest to wynikiem tego, że ja bardzo dużo czasu poświęciłem pracy nad sobą i temu, aby wyrobić swój własny głos. I ja swoje afirmacje nagrałem, dosłownie nagrałem na ścieżkę dźwiękową przy pomocy tego samego programu, który widzicie tutaj w tle, bo to właśnie tym programem nagrywam dźwięk, który później umieszczam przy montażu w wideo. I program nazywa się Audacity, jest darmowy, możecie go pobrać i wystarczy, że będziecie mieli mikrofon i możecie już nagrać swoją własną afirmację. I afirmacje nagrywa się w taki sposób, że bierzecie swoje ulubione afirmacje, robicie z nich listę, przykładowo listę 20 najlepszych afirmacji dla Was na poszczególne czakry, na poszczególny jakiś problem, na może chęć uzyskania sukcesu albo osiągnięcia jakiegoś celu. Robicie sobie listę, włączacie mikrofon, włączacie program i spokojnym tonem głosu wymawiacie te afirmacje, zapisujecie sobie na pliku dźwiękowym i tą afirmację zgrywacie sobie później na komórkę, na telefon, na MP3 i słuchacie jej w wolnej chwili. Długość mojej afirmacji wynosi 15 minut. Ja w swojej afirmacji między innymi zawarłem te przekonania z książki Ty Myśl Mateusza Grzesiaka oraz te afirmacje, które pokazałem Wam przed chwilą dotyczące czakramów. Dodałem do tego swoje własne afirmacje, czyli swoje własne przekonania dotyczące tego, co ja chcę zrobić w życiu, jak chcę siebie widzieć, jakie chcę mieć umiejętności, cechy, charakteru i cele. Zrobiłem taką długą listę, nagrałem to i wrzuciłem na telefon. I długość mojego nagrania wynosiła, z tego co pamiętam, około 4 do 5 minut. Całkiem sporo miałem afirmacji. I ja dodałem do tego plik z medytacją typu Holosync, czyli to jest plik dźwiękowy. I skopiowałem samego siebie kilkukrotnie, także długość całego nagrania wynosi w sumie 15 minut. Czyli tam nagrałem siebie przez 5 minut i skopiowałem to jeszcze raz i jeszcze raz i mam takie powtórzenie, tak? Że mam tak 3 razy samego siebie, 3 razy te same afirmacje i gdy ich słucham, to zajmuje mi 15 minut, także 3 razy powtarzam te swoje afirmacje. I tak jak mówiłem w tamtym nagraniu, stosuję to 3 razy w tygodniu. I powtarzam to, i powtarzam, i powtarzam, i powtarzam. I nagrałem te afirmacje już
2 lata temu, także one mi się nie znudziły, nie postarzały się, tak? Takie rzeczy się nie starzają. I nadal to robię i uważam, że nadal będę to robił. Tak, kochane mysie pysie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że solidnie odpowiedziałem na pytanie Konrada, mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam, jak można stworzyć takie afirmacje dla siebie. Polecam wam zacząć od kartki papieru. Wejdźcie w internet, wpiszcie w Google afirmacje i zacznijcie spisywać te afirmacje, które wam się podobają. Zróbcie listę 100 afirmacji dla siebie, będziecie mieli większy wybór i w wolnej chwili, gdy będziecie mieli wolny czas dla siebie, ciszę i spokój dookoła, czytajcie te afirmacje na głos, aż w końcu wejdą wam w krew. Lecz przede wszystkim ten moment, gdy zaczniecie zapisywać te afirmacje na papier, to już samo w sobie sprawi, że to wejdzie wam do głowy i będziecie dużo lepiej je pamiętać. A jak chcecie stworzyć taki plik dźwiękowy dla siebie, to po prostu pobierzcie oprogramowanie, zróbcie troszeczkę researchu, nauczcie się je obsługiwać i zróbcie taki plik dla siebie. Oczywiście tutaj się nie zniechęcajcie się jakością takiego nagrania. Ja mam dosyć dobry sprzęt tutaj do nagrywania. Mam mikrofon o jakości studyjnej, pojemnościowy, audiotechniki. Także ja tutaj zainwestowałem bardzo mocno w sprzęt, więc mam wysoką jakość nagrania. U was wcale to tak nie musi być, bo możecie mieć tylko mikrofon w telefonie albo w kamerce. No jeżeli nie macie takiego mikrofonu, to postarajcie się użyć tego, co macie i uzyskać najwyższą możliwą dla was jakość takiego nagrania, aż będziecie usatysfakcjonowani. Jeżeli spodobał wam się ten film i uznajecie go za wartościowy, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie komentarz, stawcie swoje przemyślunki. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je proszę w komentarzu albo na maila projektowego projektfindyourself@gmail.com. Jeżeli ktoś chce pójść do mnie na konsultację, na coaching, to zapraszam. Na dole macie kontakt do mnie oraz formę współpracy. Jeżeli ktoś chce skorzystać z mojego kursu pewności siebie albo konsultacji, to również albo z kursu koncentracji, to również zachęcam. I słuchajcie, jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie to zrobić poprzez Patronite'a albo PayPala, albo z formę dowolnego wsparcia, które wymieniłem wcześniej. W tej chwili bardzo dużo czasu poświęcam na montaż, na obróbkę, żeby filmy były jak najwyższej jakości. Bardzo dużo mnie kosztowała inwestycja w sprzęt i wszystko to, co oglądacie, jest praktycznie wynikiem mojej ciężkiej pracy oraz wsparcia patronów. Także jeżeli chcecie mi pomóc się rozwijać i chcecie przy okazji pomóc samym sobie, żebyście wy się również rozwijali, to możecie wesprzeć projekt Find Yourself i pamiętajcie, że to po prostu wam się zwróci, tak? Bo będę mógł zainwestować tutaj w rozwój, więc wy również będziecie czerpać z tego owoce. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.